Oj, coś ciemno będzie. Dzień dobry Państwu. Ciemno jest, no bo jest, słuchajcie, Full HD. Tak? To Full HD? Tak. Full HD. Dzisiaj mrocznie trochę, ale widać, to jest Rafał. No, ciemno się zrobiło, prawda? Ciemność, widzę ciemność. Adam Czeczetkowicz oraz Rafał Kosno. Białystok z tyłu za nami, galeria biała. Na żywo, szokujące, tak, jak najbardziej. Ludzie, co się stało się? No może powiem o tym miejscu. Tak. To miejsce powstawało właśnie w 2006 roku. W szóstym roku prezydenta z brodą, jak on się nazywał? To był czas przełomu. Tur. Był taki prezydent Tur, który... Taka gra, że on miał wiceprezydenta z Platformy, ale wszyscy udawali, że on jest niby taki konserwatywny, bo był rycerzem zakonu maltańskiego, chodził do kościoła w przebraniu rycerza i był bardzo kościelnym człowiekiem. I nagle Platforma zrobiła jakieś sondaże i wyszło, że w Białymstoku już PiS nie ma, znaczy PiS, takie konserwatywne wartości tracą na poparciu społecznym. I zbliża się czas dotacji z Unii Europejskiej i potrzeba zmiany, i wyciągnęli z kapelusza takiego pana Truskolaskiego, który pracował jako doradca u minister Gęsickiej w Warszawie. To był minister rządu PiS i on tam pracował, ale nagle się pokłócił z lokalnymi PiSowcami i został kandydatem na prezydenta Platformy. A ten prezydent, który uciekał, cały czas wszystkim opowiadał, że nie wpuści do Białegostoku żadnych hipermarketów, bo wpuścił tylko jeden, Auchan. I Auchan pilnowało, żeby żaden inny hipermarket nie mógł tu powstać, bo Białystok, największe duże miasto przygraniczne, wtedy to było mnóstwo Białorusinów, którzy przyjeżdżali na zakupy i oni nakręcali straszne obroty. Tu hipermarket, ten Auchan miał chyba trzecie obroty pod względem sprzedaży w Polsce. Pierwszy był jakiś chyba w Warszawie, drugi w Gdańsku, a trzeci w prowincjonalnym Białymstoku, bo wszystko to nakręcali Białorusini, więc tu były złote kokosy. Tak, Białorusini przyjeżdżali na z takimi plikami pieniędzy, tak, i mieli całe koszyki, prawda, no, dobroci, a Polacy kupowali oni wodę. Jeszcze przywozili spirytus, przywozili fajki, przywozili paliwo, tak? Bo były takie przepisy, że mogli wieść tyle paliwa, co mieli w baku. Tak. Kupowali specjalnie, pamiętam, wtedy był taki legendarny samochód jak Volkswagen Passat. Pozdro Pato TV, pewnie dlatego masz ten samochód. Policja miała go. Tam chodziło o to, że tam był fabryczny zbiornik 120 litrów. Większy. Taki większy niż w innych samochodach. To był duży samochód. Tak. To nie był mały. I ja pamiętam, było to dobry samochód. Było dobry to powiedzenie, samochód, że masz Passata TDI, czyli w dieslu, jesteś królem całej wsi. No to dużo i BMW i tak dalej. I Audi. To są wiśniackie klimaty, ale w ogóle jedyne było złe w tym aucie to, że był niemiecki. Mercedes też jest niemiecki. No i też jest zły. Ale wiesz, dlaczego ja kupiłem Mercedesa tak naprawdę? Bo chciałem sprzedać. Bo urodziłeś się na niemieckiej... Przy niemieckiej granicy. I nasiąknąłeś Volksdeutschami. Nie, kupiłem go, bo chciałem go odsprzedać po pewnym czasie i Białorusini najchętniej kupują właśnie... Mercedes. Samochody dla nich, marka to jest podstawa, nie? No tak. Więc, ale okazało się, że tak mi się spodoba. Że za takie pieniądze to nie ma co sprzedawać. A samochody używane idą w górę, samochody nowe idą w górę. Wszystko idzie w górę, więc teraz energia idzie w górę. Energia idzie w górę, będziemy coraz ciemniejsze nadawali filmy. Będziemy oszczędzać będzie niedoświetlone, naprawdę. Teraz korzystamy z latarni miejskiej. Miejskiej. Ale za darmo. Rzecz biorąc... A, no właśnie, dlatego musieliśmy pójść, już nie będziemy nagrywać w domu, bo nas nie stać na światło. Nie. Zmieniają się, dostosowujemy się do czasu. Musimy się jakoś utrzymać na ręku. On jest pionierem, więc czasami, jak mówiłem, potrzeba... po iluś latach okazało się, że ma rację, więc potrzeba obejrzycie ten film za 5-10 lat. I nie będziecie się śmiali, że zamiast siedzieć wieczorem w domu, to chodzicie po parkach. Słuchajcie. Nie, szczerze mówiąc, chodzi o to, bo tutaj na przykład dzisiaj znowu jest jakiś przed chwilą rozmawialiśmy. Dobra, ja nie będę mówić z kim, ale to taki hejter mój. Jesteś pod wrażeniem, a ja jestem pod wrażeniem, że
Rafał potrafi hejterów zamieniać na swoich przyjaciół. Tak, tak, tak. Ja cię nigdy nie hejtowałem. Pozdrawiam Patry TV, pozdrawiam. Jak to nie hejtowałeś? Nigdy w życiu. Pozdrawiam Łukasza Wójcika, kanał Olgierdano TV, który się podszywa pod ojca Meksykana. Ojca Rydzyka. Wszystkiego mi zazdroszczą. Patę mi zazdrości Mercedesa, pojeździ Volkswagenem, Passatem. Olgierdano zazdrości mi wszystkiego, bo jest bezrobotnym pasożytem, który chciał być kleszczem. Krzyśka. Nie znam ludzi. Ale mówię... On cały czas się wysypuje, bo mówi, że jest na utrzymaniu matki, nigdzie nie pracuje, nie? Zobacz, kolego, zrobiłeś coś takiego w życiu? Jak ja tutaj pokażę. Nie będzie widać w nocy. Sztuczna wyspa dla kaczek. Nie, to w dzień nagramy, wiesz? W dzień nagramy. Dzisiaj pogadamy, bo, nie? Bo teraz jest ciemno. W każdym razie galeria Biała powstała. Aż tutaj było osiedle Mickiewicza, takich domków. To były zakłady przemysłowe w ogóle, fasty. Ja wiem. Ale tu gdzie ta droga, to się nazywa, jak to się nazywa? Droga ulica Miłosza. Miłosza? Nie było tej drogi? Tak, bo to był warunek, że galeria mogła powstać, jeżeli oni wybudują taką czteropasmową ulicę dojazdową tak do tej galerii. Tu była droga drewniana, nazywała się Kociłby. Kociłby, która się kończyła w ogóle w tym miejscu, bo już tu nie było drogi, tu były chaszcze, a tam było osiedle Mickiewicza, takich starych domków. W jednym z tych domków, pierwszym, no tu chyba nawet jak ta ulica, to mój perkusista Darek. Próby tu mieliście. Nie. Przystawię bliżej. My prób nie mieliśmy. Prób nie mieliśmy, tylko on tu mieszkał po prostu. On tu mieszkał. Tam kiedyś perkusję zabierałem, on ale tu to mieszkał. Nie, próby też mieliśmy tu. W takim chlewiku, jak to się mówi. Tak, jakiś przebudówka taki do domu. Przebudówka. Powiem więcej, w tym domu nagrywaliśmy tam demówkę, RPO, ja, Credo. U niego w chacie, to było duże pokoje, wiesz, takie wiejskie, to ogromne. Te w blokach to się nie umywają. Całe mieszkanie w jednym pokoju się... Nie mogliście grać w bloku prób, bo sąsiedzi by was zabili pewnie. Dokładnie, nie? Miałem sąsiadkę, która z siekierą latała, jak graliśmy, i policję wzywała. No nie, to bloki pod tym względem się nie nadają. To jest lipa. I słuchajcie... Ci powiem szczerze, jak domy jednorodzinne masz blisko siebie pozostawione, to sąsiedzi też mogą być też. No ale to było okej. Okay. No. I słuchajcie... Tu była fabryka wyrobów Sierżana, się nazywała Sierżana, i produkowała w ostatnim rzucie koce dla ONZ-u. Wspaniały kontrakt. Sierżana, czekaj, czy to Biruna? Sierżana. Bo jest ta druga galeria. Sierżana. Galeria to Biruna. Alfa się nazywa. To moja mama pracowała w Birunie. Tak. I Biruna została... Czyli to tak jak w Łodzi. Że po prostu wyrąbana, zakłady, nie? Przemysłowe przekształcano na centra handlowe. Na galerię, manufaktura tak, w Łodzi. Tak, tak. Nie, to tam wszystko wyburzono, tylko te stare zostały budynki z XIX wieku. A tu też masz coś takiego, że tam jest tak, zabytkowa wieża ciśni. Tak, w ogóle ten stary tam został. Nic nie ma. Ale to były jeszcze puste. Stare, to były prawda, zakłady i niestety pozbawiono mnie pracy. Pracy, której nie miałem nigdy. Możesz ale pracować w galerii handlowej. Nie, tutaj była szkoła włókiennicza właśnie, no, która została zlikwidowana, nie wiem, w tym roku już tam, chyba do 2000 to już nie dożyła. Była przeniesiona i przekształcona w prywatną podstawówkę kościelną sióstr jakiś tam. Mhm. To też był deal pomiędzy panem z brodą. Tur robił deale. A nie, to jemu zarzucali właśnie, że... Bo to było, zanim Polska dostała fundusze z Unii Europejskiej, i było, że jedyne co on robi, to rozdaje ziemię miejską na kolejne kościoły. I likwiduje szkoły państwowe na... Kościelne. Na prywatne. Kościelne. To prywatne jest. Ale kościelne. Kościelne, ale prywatne za pieniądze, tam za darmo nie pójdziesz. Ja wiem, nie masz pieniędzy, ale jednak odejść. Na pewno chodziło o to, że to wiesz. Tak, tak, już jest przejęte przez kościół. Czyli nas, bo my jesteśmy kościołem. Znaczy, no, jak chcesz, to jesteś kościołem. Ale to jest prywatne, tylko nie stać, co tam się dzieje, żeby tam w ogóle wejść. No. Dobudowano salę gimnastyczną na po prostu na boisku szkolnym. Mhm.
A to ta szkoła, tak? Tak, to jest moja to pokażemy. Szkoła. To trochę jest będzie moja... może widać. To jest moja dobra, szkoła. Nie będzie widać, ale... Była, którą piękna sala. A widać, widać. Technikum. Piękna sala gimnastyczna oświetlona. Tak, tak. Udało im się. Pewnie jakieś zajęcia jeszcze. Dotacje. Wypożyczają. Wynajmują. Tak. No. Za pieniądze oczywiście. A, krwawy kapitalizm tam się odwala. Gotówka. Sprzątaczka ostra. Musi posprzątać. Wszystko. Zapłacić, i słuchajcie, pozbawiono mnie szkoły. Znaczy ja już skończyłem do szkoły. Szkołę, ale no w sumie już nie ma tej szkoły, ponieważ zawód włókienniczy został zgnieciony w całym kraju. Wszystko się sprowadza z Chin. Tutaj można kupić od razu. Zamiast tak, tak. To w ogóle zamiast była taka fabryki historia, mamy że to był hipermarket Real. Ale uważaj, dzisiaj poszedłem do tego hipermarketu, chciałem być obsłużony, a się okazuje, że na taki duży sklep, w dziale spożywczym, gdzie ekspedientka daje, są tylko dwie osoby. Ale wiesz skąd to się bierze? Dwie kasy tylko działają na to, cztery osoby na sklepie. Hipermarkety w Białymstoku zarabiały tak naprawdę na przyjeżdżających na zakupy Białorusinach. I oni kupowali rzeczy na odsprzedaż, na handel na Białorusi. Tak, na teraz od nie tylko, najpierw była epidemia, potem było zamknięcie granicy przez Łukaszenkę, jak zaczęły się te różne ruchy rewolucyjne u niego w kraju. I hipermarkety, hipermarkety po prostu szorują po dnie, bo nie ma klientów. Znaczy klienci są, stoją w kolejkach, a nie ma ekspedientów, bo oni tną koszty. Nie tyle, żeby właśnie się opłacało zatrudnić więcej pracowników. I oni mówią, proszę panie, ja mówię, to jest, tu nie ma pracowników? Ona mówi, no koleżanka wyszła na przerwę, a tu nie ma nikogo. A poza tym jeszcze pamiętaj jedną rzecz, że to był hipermarket Real. Czy to jest to samo? Zbankrutował. Real to jest francuska firma, która... Nie. Przejęło to Auchan, ale na mocy decyzji prezesa Urzędu Kontroli tam Konkurencji Konsumentów, tak. To by był trzeci hipermarket Auchan w Białymstoku, gdyby tu był Auchan. Więc zmusili do Auchan do zrobienia czegoś takiego, tak że jest Auchan, w każdym mieście. Auchan w Warszawie też jest B1. Musi działać pod nazwą B1. Ale to w Warszawie też tak jest. Chociaż ma część towarów Auchan, ja wiem, ale jest trochę inne ceny. Też Auchan to jest B1. Jeszcze Auchan inaczej się nazywa, wiesz? Są takie mniejsze. Auchan Express. Nie, inaczej. Carrefour Express. Jeszcze inaczej. W Białymstoku tego nie ma, w Warszawie są takie sklepy. To są takie typu właśnie jak Lidl, Biedronka, tylko że. Takie dyskonty. Takie dyskonty. Jak Biedronka, tak. I to są właśnie też Auchan, ale on nie nazywa się Auchan, tylko jakoś kuźwa zapomniałem. Jak ktoś mieszka w Warszawie? W Warszawie na pewno wiecie, o czym mówię. Taki sklep jest na ulicy Sobieskiego, róg Świętego Bonifacego. O, w Warszawie. Na Sadybie. Nie, no, nie, nie na Sadybie, tylko to już się jakoś inaczej tam nazywa. To jest przy Sadybie. Jest jeszcze koło Intrako. Tak jak na Żoliborz, tam na Muranowie. No i są, i to są Auchan, i są produkty Auchan, nie? Ale generalnie powiem jeszcze tak, tam jest nowo wybudowany kościół imienia ojca Pio. Pio. Tak? I ta część stawiku jest zrobiona za pieniądze galerii handlowej, dzięki mojemu pomysłowi. I miastu tak się ten pomysł spodobał, to nie będzie widać znowu, ale tam jest drugi stawik. Zrobimy inny, zrobimy tam jest następny drugi stawik. W dzień trzeba to zrobić. I w ramach budżetu obywatelskiego parafia i tak dalej wymyślili, że tamten stawik też ma być taki jak ten stawik, tylko za pieniądze już Urzędu Miasta, że tam ławeczki, wiesz, tam teren spacerowy, bo on był taki zarośnięty, zaniedbany niby, nie? Jest budka dla nietoperzy. Kiedyś pamiętam, za komuny, za podstawówki, to tam jacyś sataniści robili dziwne rzeczy, kota wieszali, wisiał kot, tak, jak człowiek, za głowę. Ale jak zacząłeś o takich drastycznych szczegółach, to mi się przypomniało, albo że pies zdechły, gnił. Tam niedaleko jest meczet. Za czasów komuny była taka historia, że komuniści tak bardzo czasem nie lubili kościoła, że wspierali inne ruchy religijne.
O. I pomiędzy blokami taki stary domek przeznaczyli na taką świetlicę na spotkania wspólnoty muzułmańskiej. Mhm. I teraz, chyba pół roku temu czy rok temu, za pieniądze z Arabii Saudyjskiej, próbowali ten domek przekształcić na meczet, ale ponieważ to stoi pomiędzy czteropiętrowymi blokami, to mieszkańcy się nie zgodzili, żeby ten wieża minaret była wyżej, więc to jest schowane. Ale zmierzam do tego, bo oprowadzał po tym osiedlu Andrzej Kłopotowski, taki redaktor Gazety Wyborczej w Białymstoku, który tam mieszkał. I on wspominał, że za czasów komuny, jak on tam mieszkał, bo oni raz do roku robią tą ofiarę Kurban Bajram, że rytualnie związują nogi dla tam jakiegoś na przykład byka, kładą go na ziemi, przewalają i podrzynają mu, wiesz, gardło i on się wykrwawia. A potem, tak jak w kościele jest komunia, to dzielą to mięso, nie? Stop. Jak byłem w tych niebochodnikach, tylko w Kruszywmianach, to tam jest ta knajpa taka, co się zamyka o 15.30 już wynocha wszyscy turyści do domu. Nie, po prostu koniec jest, nie ma zamówień jakoś tak. Skończyło się jedzenie, jedzenie i tak, zaraz zamykamy. I tam na wejściu są właśnie zdjęcia, jak oni tego byka zabijają. Tak, takie duże zdjęcia i oni się tym A wiesz, nie szczycą. Widziałem, byłem tam kurna i nie zwróciłem na to uwagi. Straszne. Tak, to nie jest straszne. Nie, to jest straszne, bo ja wracam, to jest, on mówił, że oni jako dzieci na osiedlu, wiesz, wchodzili na taką górkę. I oni to widzieli. Bo to jest halal się nazywa. Tak, dla dzieci to był po prostu szok. Takie maksymalne barbarzyństwo, nie? Nie, to nie jest barbarzyństwo. Słuchajcie, to jest kultura migracji. Nie, wiesz, ci akurat... Właśnie nie wiem, jak ja mam to mówić. To są Tatarzy. A i oni cały czas mówią, że oni są tu od czasu, jak król Sobieski dał im dwie wsie, Kruszyniany i Bochoniki, za to, że służyli pod jego dowództwem, a nawet pod Wiedniem, kurna, że bili tych swoich, wiesz, ziomków tej samej wiary, czy coś takiego. Coś takiego było. No. Albo na pewno służyli Wojsku Polskim w każdym razie, jako najemnicy. Nie, to musimy to przestudiować. Tak. No, nawet pod Grunwaldem byli. Bo oni byli najemnikami po prostu, więc kto im płacił, to wiesz, to dlatego No i oni się osiedli tutaj i są. W każdym nie razie, jak zapłacić, dali trochę ziemi. To możecie tam pojechać i zobaczyć, są zdjęcia i tak dalej. No wiecie, to ja tam nie widzę problemu. A tam jest ostry spór religijny, wiesz, bo właśnie ten mufti, który był szkolony gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej, on jest taki bardzo taki fundamentalistyczny, a ci tacy starsi Tatarzy, którzy tam mieszkają, mówią, że nie ma co Polaków denerwować na przykład tym, wiesz, całym zażynaniem rytualnym, bo oni na co dzień nie jedzą, jedzą normalnie, nie, wiesz, bo już są, tak już rośli w tradycję polską, nie? Nie chcą się tu, wiesz, jakoś kontrowersji wzbudzać. W Białymstoku łamie się prawo na gminie. Łamią prawo ludzie, których syn pracował w jednym z firm deweloperskich w Białymstoku i jak go pytali, skąd on ma 1 000 000 złotych na kampanię wyborczą, to mówił, że pracował, więc zaoszczędził. Powiem tak. I ten pan, który nazywa się Krzysztof Truskolaski, syn Tadeusza Truskolaskiego, właśnie ostatnio został szefem Platformy Obywatelskiej na Podlasiu. Proszę was. Słuchaj. Powiem tak. Co się dzieje, Adam? Musimy zamykać rowery, bo złodziejstwo w Polsce jest potężne. Adam na rower patrzył. Tak. Rozumiem. Ale powiedz mi jedną ryba rzecz. Gnije od głowy. Tak, ale czy... Jaka władza, ale taki obywatel. Ty jako mieszkający, że tak powiem, jedną nogą w Warszawie, to co, w Warszawie to jest lepiej niby? No przecież jeszcze gorzej jest w Warszawie. W Warszawie jest więcej złodziei. No to na pewno. Jest gorzej. Bo jest większe miasto. To statystycznie z tego wynika, nie? Ja o Warszawie 2 miliony ludzi, oddzielne filmy będę nagrywał, bo tam to w ogóle nie... To jest masakra, ale nie porównujmy się do czegoś, co jest jeszcze gorsze. Coś jest... No zawsze można... A co ty myślisz, że w mniejszej miejscowości to jest lepiej? Jeszcze gorzej. Jak się śmieją, że jest, wiesz, te rancho wilkowyje. W mojej miejscowości to wójt, tam burmistrz, to jest w ogóle, wiesz, Bóg, car i...
i tak dalej. I Demiurg wszystkiego, tak, nie? Tak, on tak. Tam rządzi wszystkim. Tam jak ale to podpadniesz, taka tam jest, nic, taka no. jest mentalność ludzka, że wiesz, są sobie a na zachodzie, jest lepiej, wiesz, jak tam na przykład masz jakiegoś szeryfa na jakiejś pipidówce gdzieś tam na wsi w Ameryce? Zależy od człowieka. Zależy od człowieka, tak. Człowiek ale jak jest wredny człowiekiem, człowiek, to... może być takim... Może wszystko zrobić jako szeryf, wiesz, tam kurna, po prostu, tak. No i kto mu co udowodni, nie? Zastrzeli ci, podłoży ci, wiesz, do ręki pistolet i powie, że ty, wiesz, no, to... do niego mierzyłeś, tak, nie? Tak. Dobra, słuchaj, coś jeszcze mamy mądrego chyba do przekazania dla dzisiaj naszych... Dzisiaj tak krótko tutaj... będzie. Krótko, ale jeszcze fajna pogoda i udało się, nie ma wiatru, to jest bardzo fajna sprawa. No, chociaż może słychać no? samochody być z ulicy. Zobaczymy. Ale nie stać nas na lepszy sprzęt audio, wideo, no więc nagrywamy na telefonie z Lombardu. Z jakiego Lombardu? Czy jeszcze gorzej? Ze śmietnika. Ze śmietnika. Ktoś go znalazł i naprawił, nie? Taki kolega. Następny live. Odpady. Następny mój live. Z recyklingu. Będzie ze śmietnika, z Biedronki. Z recyklingu. Z recyklingu. Pokażę wam, jak się robi recykling. Ale jak się marnuje w Polsce. Krzysiek musi to robić. Krzysiek robi recykling ziemniaczków. No dobra. Z Biedronki. Dobra, dobra. Krzysiek przerabia ziemniaczki. Sława na babkę, Wielkiej Polsce i na pochybel i złodziejom jego ulubione wszystkich danie, możliwych racuchy z jabłkami. Opcji. I czekaj, jeszcze widz to dokończę, bo jeszcze mamy z 7 minut do końca nagrania, okay, widzę. Okay. Słuchaj, widz mówił, żeby kręcić z Krzyśkiem te kulinarne filmy. No ja, ja nagrałem pierwszy miałem i ostatni. Gotuj z Krzyśkiem. Gotuj z Kononem czy z Krzyśkiem, już nie pamiętam, co to było. Widzicie, on jest placki. Pionierem, on to wszystko... A, placki. Wy był, mówicie, że ktoś to był potem mój gotował, pomysł. A on to wszystko... To był mój robił, pomysł, nawet jadłem je. No, jak wyszły? Powiem ci, że nie były dobre. Nie były dobre? Nie, po prostu... A kto gotował, Krzysiek czy mama? Wspólnie, mama z Krzyśkiem, a wiesz dlaczego nie były dobre? No. Bo oni za dużo mąki dodają i one sztywne były takie... Takie twarde. Twarde. Wiesz, to on teraz mąka, by zmienił przepis, bo jak on nie ma mąka, zębów, no właśnie, musi mieć miękkie rzeczy. Tak, no właśnie, nie właśnie. Do, nie, już nie może gryźć. Mąka powinna być, ale no, tak, żeby to lepiło się, nie rozwalało. A to tej mąki było tak, że ja w życiu tak nie jadłem takich, były jak podeszwa. Twarde? Ostatnio jadłem mało, z nim babkę, twarde, za dużo mąki słoneczko, była taka babka z pieczarkami i właśnie była taka babka, wiesz, taka maziowata, nie? Że jak gdyby niedopieczona. Dobra, dla super. Niego, ja mówię, znakomita. Bo ja wolę taką trochę twardszą z pieczoną, a ja nie. A tam była taka właśnie znaczy nie, rozlewająca może być się. Spieczona z zewnątrz, a w środku powinna być taka, wiesz... Mięciuteńka. Mięciuteńka, to taka jest... Tak jak kremik. Tak jak kremik, taka tak. jest w Jerzymince. Taka pływająca. Jak to się nazywa? W Suprasiu. I oni to robią straszny biznes na mistrzostwo tym. Mistrzostwo babki ziemniaczanej się odbywa. Mistrzostwo. Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Jest bardzo dobra. Tak. Bo właśnie mąki tej nie ma. A tu w Białymstoku jest ta knajpa babka się nazywa, tak, nie? Tak. Bardzo taka elitarna droga. No. Kresowe, coś tam potrawy. Potrawy kresowe. I słuchajcie... Mąki tam walą, prawie jak u Kononowicza, obrzydliwie, niedobre, nie to, że obrzydliwie, niektórzy wolą niedobre, twarde, niektórzy wolą ale wiesz miękkie. O co chodzi? Wiesz o co chodzi? No. Oni mi tam tłumaczyli, że ja to teraz po prostu tutaj oszczędzają, babkę. Oszczędzają, mąka nie, jest tańsza. Jadłem babkę wiesz? Tutaj, przepraszam, że cię nie poczęstowałem, ale mąka jest tańsza. Tu jest twarda. Wiesz, o co chodzi? Wiem. No. Niż ziemniaki, tak? Tak, tak. O to chodzi. O to chodzi, a, to jest ten patent, że zagęszczasz. 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 Też twardy. Mąka zagęszcza. Zagęszcza. No. Żeby była tańsza. Po prostu wiecie, idą po kosztach. I to w smaku wychodzi. Nie oszukasz. Nie zmienisz. Ty wiesz, z tymi... Ja na przykład czasami pamiętam, że jak jem frytki na mieście. One są takie niedopieczone, niedosmażone. No. Bo lecą po kosztach, nie chce im się, wiesz. Aha. Klient przychodzi, szybko chce, to szybko mu się wydaje, nie? Tak. Takie danie niedopieczone, nie? Aha. I zawsze na przykład potem, jak na przykład ktoś robił frytki takie, wiesz, właśnie z kolei, to w drugą stronę jamo, że twarde. A ja mówię, ja wolę miękkie takie frytki, takie surowe trochę, najlepsze niedosmażone. Frytki robili w latach 80. Teraz nie wiem, jak on by tam brzmiał, robili na Mickiewicza naprzeciwko Biruny w szaszłykarni. Tam były najlepsze frytki, bo tam były frytki, normalne frytki robione z ziemniaków. Tak. Nie z mrożonych mrożonek, tak.
kupionych na przykład w sklepie jakimś, tylko sami robili. A kroili ziemniaki i smażyli je na oleju. I to było naprawdę bardzo smaczne. Teraz już takich frytek nie ma. No ale to były frytki takie ziemniaczane, bo te teraz są już takie spreparowane sztucznie. Ja teraz wiem, są po prostu... Nie, no bierze się z zamrażarki, wrzuca do mikrofalówki, podgrzewa jest, i podaje. Jak to się mówi, przemrożone, suche, wysuszone, a wtedy ten ziemniak był taki jakiś... Nie, na świeżo smażony i gotowany, lepszy. To ma zupełnie inny smak. No, lepszy. Tak, lepszy. Z pierwszego smażenia. Lepszy. Frytki, frytko mnie równe. Czasami są takie wysuszone, takie... Shit. Tak jak Krzyśkowi nierówne. Nie. Dobra, słuchaj, chyba... Tak jest! Chyba da mi się radę. No. Dobra. Zapraszam. Z Białegostoku. Galeria Biała. Z Białegostoku. Najlepsze miejsce na zakupy w Białymstoku. Wschód słońca. Nastąpi o godzinie 6 rano. Zachód Białegostoku raczej. Bo to nie jest schodzący Białystok. A to już zmienili to logo, wiesz? Już nie jest schodzący inaczej? Białystok. A jak jest? Już doszli do wniosku, że Białystok tak długo wschodził, że już koniec schodzenia i już zszedł. Zaszedł. No, jadą z pizzą z Ubera. No. Także doszedł, a może umowa się skończyła, wiesz, licencyjna z tą firmą, że się pokłócili. To może chyba i dobrze, tak. Wycofali się jakoś z tego. Z na razie, albo bez twarzy. Następne widzenia będą może w lepszym oświetleniu. Na razie, cześć.